dzisiejszego wieczoru zapraszam Państwa na premierę, która otworzy festiwal Spektrum 02. Głównym założeniem jest to platforma dla młodej choreografii, stworzenie miejsca dla artystów do zaprezentowania ich debiutów choreograficznych. Jest to spektakl, który tworzą tancerze Baletu Teatru Wielkiego w Poznaniu. Natomiast jest to wydarzenie, które ma swoją wartość, skoncentrowaną tu tylko i nie wyłącznie na tym efekcie artystycznym i przestrzeni dla młodych twórców. To jest przedsięwzięcie, które od A do Z realizują tancerze. Muszą się odnaleźć w różnych rolach. Od osób, które koordynują plan, koordynują cały projekt, przez osoby, które koordynują kwestie techniczne. It's fine, as long as we can start posting the choreographers. Yeah. They have a bit more time. 4 or 5 choreographers I have, so I already have those pictures. Zarządzanie tym przedsięwzięciem, przygotowanie kostiumów, zwracanie uwagi na kwestie promocji, które realizują przy współpracy wszystkich działów Teatru Wielkiego w Poznaniu. Także jest to szczególne wydarzenie. Nie tylko z perspektywy efektu artystycznego, który widzowie będą mogli zaobserwować podczas premiery, drugiej już edycji Spektrum, ale również wartość, która kryje się za całym przedsięwzięciem, to znaczy odkrywanie nowych ścieżek kariery przez tancerzy, których kariera zawodowa sceniczna nie jest wieczna. I believe each choreographer has their own process. Some people prefer to choreograph by themselves, come to the rehearsal, teach the dancers. They don't feel comfortable creating on the spot. Some dancers cannot create without the dancers. So I suppose the process is different for each choreographer. And I think second time it's always easier. We had choreographers that did the second edition and the first one, and I believe they felt more comfortable now. They know their language, the way they work well. It's about experience. Everyone volunteers in the position they would like to fill. Sometimes we miss some person in some department, and then I would ask, would you like to do this? I would really appreciate it because I need help with this. Like it's a passion, and I just do it in my free time. So, but you know, you never know. That can also become a plan B, you know, for a future career. I prepared like a mood board, so like the whole process, ideas from the beginning to the end, and I made some drawings. So, for example, this is Miguel. This is like for the girl, and this is like the boy. And this is like the view from the back with the two pieces, because it's gonna be it. And I will get some help also from my colleague, Xenia, which is, she's really also good with machines as well, and she likes to do ballet. So more something to use every day in the class. Less costume for theater, less streetwear. And she'll be helping me with the basic stuff, like for example, to make new underwears, like that is gonna be visible, that, or to make the leotard to wear for the girls, for Miguel's piece, for example, she will do it. Każdym rokiem będziemy mieli okazję obserwować nowe debiuty choreograficzne, a choreografia tak na dobrą sprawę nie ma żadnych ograniczeń. Możemy być naprawdę zaskoczeni, jeżeli chodzi o efekty poszukiwań naszych tancerzy. Zarówno tych, którzy doskonalą swój warsztat w kolejnych edycjach, jak i tych, którzy startują po raz pierwszy. This year choreographers were a bit more daring. Maybe last season was the first edition. People focused more on the choreography. They didn't know what the stage can do, what lights can do, what's beyond the dance world. We were also like performing in aula, so our possibilities were a bit restricted. This year we had our theater, we had the budget, like everyone went crazy. Każdy choreograf, rozpoczynając swoje poszukiwania na tym polu, siłą rzeczy czerpie też z własnych doświadczeń, czasem nawet nieświadomie.
Są to osoby, które tańczyły w choreografiach bardzo, bardzo wielu twórców. Są to też osoby, które bardzo dużo pracują ze mną też, rzecz jasna. Także z pewnością te doświadczenia są przelewane, świadomie bądź nieświadomie, też na swoje prace choreograficzne. I z każdą kolejną pracą każdy poszukujący choreograf będzie konsekwentnie dążył do rozwoju swojego własnego języka choreograficznego. I guess the most important thing is the environment. Creating on your friends, it's fun but hard. Because in the same time, you know this person very well, you've been on the same side of the studio for a long time, but now it's like you separate. And it's hard for your dancer, your friend, to see you as someone different. So a lot of times it's about keeping the working atmosphere. Of course, like we joke, we have fun, we complain, oh, it's too late, let's finish, I wanna go home. Like, you allow yourself a bit more, simply from the fact that it's your friend standing in front of you. But also, I think the fact that we know each other so well help us create something that looks good. Choreografia to bardzo złożony proces. Towarzyszy mu bardzo wiele czynności, różnorodnych czynności, wymagających różnych umiejętności. I tak jak na początku praca koncepcyjna nie stawia przed choreografami żadnych ograniczeń. Dochodzimy do momentu, kiedy nasze wyobrażenia muszą zostać urzeczywistnione na różnych polach, jeżeli chodzi o spektakl generalnie, a w zetknięciu z choreografią, no to bezpośrednio z tancerzami. I faktycznie jest to olbrzymie wyzwanie. Jak przetłumaczyć na zrozumiały język swoje pomysły choreograficzne, swoje plany artystyczne w taki sposób, żeby tancerze byli w stanie je zrealizować. To wymaga dość długiej też pracy nad różnego typu narzędziami choreograficznymi, którymi dysponują choreografowie, ale też kluczową rzeczą jest komunikacja z tancerzami. Komunikacja z drugim człowiekiem, znalezienie wspólnego dialogu między choreografem a tancerzem, który jest kluczowy. You cannot be not in the project. The project basically depends on you. It's like an infant baby. You need to feed it. Otherwise it will cry, you know. You have to dedicate yourself fully because everyone depends on you. It's like the managers are the bridge of communication between the opera house and the ballet department. The most overwhelming thing is the information because, I don't know, someone would come up to me during class and they'll be like, oh, actually I was thinking, can I get a huge projection with the planets exploding and something, and I'm like, okay. And I'm trying to remember that till I finish my rehearsal and write it down and be like, okay, who do I need to ask for that? And then you go to the departments and they're like, oh no, you have to tell this guy that it's not possible. Ask him if, like, I don't know, it's so much going on. It's like, it's so hard to keep track of everyone because if I would be responsible for one person's choreography, it would be easy. I would know what's going on. I could go to its rehearsals, watch it. But if you have like 9 choreographies and you have to know exactly what everyone wants and try to reach their expectations and not forget any detail and also care about the financial side and the other theater departments, is like... Level field, what goal is the game? Any answer, the question remains. To flourish and without expression. Narzędziem tancerzy wykorzystywanym do ekspresji jest ich własne ciało. Oczywiście wyobraźnia, inteligencja i wszystko, co stoi za człowiekiem jako pewnego rodzaju osobowością. Choreograf niejako zarządza tymi kompetencjami, możliwościami tego instrumentu. Także przynajmniej z perspektywy swojej mogę powiedzieć, że podejmując decyzję o współpracy z takim, a nie innym zespołem, z takimi, a nie innymi artystami, to, co jest dla mnie bardzo kluczowe,
to zrozumienie, jakimi językami operują ci tancerze, zrozumienie też ich umiejętności technicznych, poziomu, eksploracja tego, gdzie znajdują się ich mocne strony tak naprawdę, więc tworząc zupełnie nowy spektakl, absolutnie to jest coś, co biorę pod uwagę. To znaczy, rzecz jasna, jest pewnego rodzaju koncepcja i zamysł, który jest niezwykle istotny dla powodzenia jakby choreografii, to jest oczywiste, ale nie można absolutnie ignorować jakby, że tak brzydko się wyrażę, narzędzi, którymi się operuje, czyli po prostu umiejętnościami tancerzy i zarządzanie odpowiednimi zasobami. Więc jest to trochę połączone, tak na dobrą sprawę. Więc na pewno koncepcja tworzonych spektakli musi być robiona ściśle też z zamysłem, na jakich artystów i na jakich zespół jest ona tworzona, żeby osiągnąć odpowiedni efekt.